Witam Państwa bardzo serdecznie. Robert Binkiewicz, AgroSimekS. Zapraszam na nowy komunikat sadowniczy. Wczoraj, 26 lipca, na południu Polski i w, centra, w centrum wystąpiły długo oczekiwane obfite opady deszczu. Na południu, nawet do 50 litrów. W centrum lokalnie do 30 litrów. Więc y, nie, jest troszeczkę lepsza sytuacja, trochę tej wilgoci. Chwilowo przybędzie, zobaczymy jak y, w następnych dniach, ponieważ wciąż y, prognozy pokazują kolejne opady, może już nie tak obfite, ale jednak. Także jest jakaś nadzieja na poprawę sytuacji. Y, y, natomiast no, nie zmienia to faktu, że mamy obecnie Dużo i bardzo duże zagrożenie ze strony owocówki jabłkóweczki drugiego pokolenia. Nie tylko owocówki, to jest cała grupa szkodliwych motyli, również owocówka południoweczka, ale i zwójkówki, przeważa tutaj zwójka siatkóweczka, chociaż to nie jest jeszcze główny pik, jeśli chodzi o to pokolenie zwójki siatkóweczki, to dopiero przed nami. Dlatego proszę Państwa, trzeba jasno powiedzieć, przy tym przebiegu pogody, jaki mieliśmy przez cały, przez cały lipiec, szczególnie ta, ta, ta druga połowa, czyli bardzo sucho, upalnie, ciepło, no były to warunki bardzo sprzyjające dla aktywności tej grupy motyli. Od, mniej więcej od połowy lipca obserw obserwowaliśmy masowe loty. Motyli owocówki jabłkoweczki w pułapkach feromonowych. Oczywiście, tak jak zawsze, te różnice pomiędzy regionami i poszczególnymi sadami występowały. Niemniej jednak, no, były to regularne loty owocówki jabłkoweczki. W związku z tym, um, uważam, że jest to po parchu w tym sezonie. Może to być drugi taki czynnik, który będzie nam naprawdę też przysparzał sporo kłopotów. i Szkód. Więc proszę nie bagatelizować tego drugiego pokolenia, tej grupy szkodników. Obecnie jest to owocówka, jabłóhóweczka i teraz trzeba się przyłożyć do ochrony pod kątem tego drugiego pokolenia owocówki, jabłóhóweczki. Ale już za około dwa tygodnie, bo jest to zazwyczaj w, w okolicy 10 sierpnia, wtedy będzie prawdopodobnie to wyższe zagrożenie i masowe loty. Yy, yy, z wujki znaczy loty nieco wcześniej natomiast termin na konkretny zabieg jaka strategia ochrony? Na pewno trzeba wykonać jeszcze dwa dobre zabiegi pod kątem tych szkodników yy, obecnie na to drugie pokolenie owocówki jabłkuweczki i na fazę czarne, czarnej główki bo trzeba powiedzieć, że w, te, w tych dniach, w ostatnich dniach lipca to już jest faza czarnej główki, więc kto jeszcze nie wykonał tego zabiegu jak najszybciej powinien być zastosowany preparat AFIRM. AFIRM z doświadczenia wiemy, wykazuje bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu tych szkodników, ale charakteryzuje się szybkim tempem rozpadu substancji aktywnej, więc możemy liczyć na to, że tej substancji z AFIRMu nie będziemy mieli na liście substancji wykrytych podczas analizy owoców. A teraz? Niektórzy pytają, czy koragen. Z obserwacji, z rozmów wiem, że większość sadowników ten koragen stosuje na pierwsze pokolenia tych szkodników. W większości sadów koragen był już stosowany dwa, a nawet i trzy razy. Więc uważam, że to już jest limit. Nie przesadzajmy też. Nie nadużywajmy tych substancji, tak żeby nam posłużyły w przyszłości. E, mamy do dyspozycji AFIRM. Większość sadowników ten AFIRM właśnie zostawia na drugie pokolenie z uwagi na to, żeby wyeliminować e, tą jedną substancję aktywną e, w analizach e, dzięki temu, że tak szybko ona się rozkłada. E, co na zwójkę siatkóweczkę w, w okolicach 10 sierpnia? Jeśli się potwierdzi, e, Y, y, ta, to, ta, to przebieg aktywności te, tego szkodnika, y, tak jak w poprzednich latach, to zależy. Jeśli będzie przewaga, faktycznie w sadach zwójki środkóweczki w pułapkach można sięgnąć po preparat biologiczny delfin y, zawierający Bacillus thuringiensis. Bardzo skuteczny, biologiczny środek przeciwko zwójkówkom. Również brak pozostałości, zero y, pozostałości po, po tym zabiegu ale może się tak zdarzyć, że w niektórych sadach wciąż będą się odławiać motyle owocówki jabłkuweczki, Może to być końcówka drugiego pokolenia. Nie może nie tak dużo jak teraz w lipcu, ale w, w poprzednich sezonach również i w sierpniu obserwowaliśmy e, pojedyncze motyle w pułapkach, co oczywiście wciąż może być zagrożeniem e, dla owoców. Więc jeśli taka będzie sytuacja, ten drugi zabieg w sierpniu również wtedy należy wykonać preparatem Afirm. Uważam te, to, tą sytuację, to zagrożenie ze strony tych szkodników w tej chwili za priorytet, jeśli chodzi o ochronę i na tym powinniśmy się skupić. Nie bagatelizujmy tego, bo obawiam się, że, że będzie sporo szkód, sporo strat wynikających właśnie z zżerowania gąsienic, owocówek i zwójkówek. Proszę Państwa, do zbiorów jeszcze kilka tygodni, ale już niektórzy sadownicy myślą o zabiegach przedzbiorczych. I słusznie mamy obecnie do dyspozycji kilka produktów, które pozwalają nam utrzymać, zachować wysoką jakość owoców, nie stracić tej jakości na koniec sezonu, zachować jędrność ograniczyć opad owoców przed zbiorami. Takimi preparatami jest, są toper i harvista. Toper e, większość sadowników zna. E, preparat zawierający syntetyczną auksynę bardzo skutecznie zabezpiecza przed e, niekontrolowanym, przedwczesnym, przezbiorczym opadaniem owoców, jabłek i gruszek. Natomiast, aby uzyskać najwyższą skuteczność tego zabiegu, należy toper zastosować na 3-4 tygodnie przed planowanym zbiorem odmian jesiennych i zimowych. Jeśli są to odmiany letnie, nawet 4-5 tygodni przed planowanym zbiorem. Więc w tej chwili, w końcówce lipca, jest to już optymalny termin na zabieg na takie odmiany jak delicates. Paula Celesta, czy, czy, czy klony tej odmiany, właśnie. I Jeśli ktoś, ktoś właśnie zamierza, planuje taki zabieg wykonać i, i zabezpieczyć się, uchronić się przed, przed właśnie masowym opadaniem owoców, to jest to już czas na zabieg w tych odmianach. To jest toper. Drugi preparat, o którym warto już mówić i zacząć myśleć, to jest harwista. Harwistę również już Państwo znają, albo słyszeli, albo znajomy stosował środek zawierający 1MCP, znaną substancję z preparatu Smartfresh ProTabs. Tutaj w formulacji płynnej do zabiegu przezbiorczego w sadzie, czyli harwista. Miło mi poinformować, że już harwista uzyskała pozwolenie. Czasowe, co prawda, ale jest, jest to pozwolenie już e, od 14 lipca do 10 listopada na zakup, obrót i stosowanie tego produktu. W sadach więc można się odpowiednio wcześnie przygotować na ten zabieg. Oczywiście harwisty nie stosujemy na 3, 4 czy 5 tygodni przed zbiorem, tak jak toper, ale na, e, na około 10 dni przed zbiorem. Natomiast, natomiast e, to jest, myślę, dobra informacja dla tych sadowników, którzy już znają produkt harwista, stosowali, przygotowują się do tego, więc produkt będzie dostępny w sieci AgroSimex. I proszę tutaj obserwować media społecznościowe, informacje, które będziemy przekazywali wkrótce, jeśli chodzi o dostępność produktu harwista, zamówienia, sprzedaż, tak aby odpowiednie wcześniej się przygotować do tego zabiegu, zabezpieczyć w produkt i wykorzystać wszystkie możliwości i skorzystać ze wszystkich, wszystkich korzyści, jakie daje zabieg harwistą. A wymienię tylko kilka, to jest również zabezpieczenie przed, przed zbiorczym opadaniem owoców, opóźnienie zbiorów o dwa, nawet do trzech tygodni, więc dzięki temu również można lepiej zarządzać zbiorami, szczególnie w dużych gospodarstwach, na dużych kwaterach jednej odmiany, bez utraty jakości, czyli jędrności. Jędność jest zachowana, zasadnicza zielona barwa skórki zachowana, owoce jedne, chrupkie, soczyste, niewytłuszczające się, więc jest tych zalet i tych korzyści wiele. Warto odpowiednio wcześnie zainteresować się produktem, zabiegiem i przygotować do tego. W tym komunikacie to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.